Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, kto jest przewodniczącym klubu radnych PiS w Radomiu? Trudno powiedzieć, bo pan zaczepił mnie i stwierdził, że Dariusz Wójcik złożył taką rezygnację. Myślę, że cały czas Dariusz Wójcik w momencie, kiedy ona zostanie przyjęta, jeżeli rzeczywiście została złożona, no to wtedy będzie partia Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu wybierała nowego przewodniczącego spośród oczywiście radnych. Wczoraj wszystkich pan przewodniczący Wójcik zaskoczył taką deklaracją na sesji Rady Miejskiej. Zagadnięty przez Martę Michalską-Wilk w sprawie jednego z wniosków stwierdził, że już 2 miesiące temu złożył tę rezygnację. Jeżeli taką złożył rezygnację, to złożył pewnie do szefa struktury Prawa i Sprawiedliwości, do Marka Suskiego. Myślę, że spokojnie są wakacje, może różnica zdań niepotrzebna między niektórymi. Wrócimy zapewne w najbliższych tygodniach do, mam nadzieję, bardzo ciężkiej pracy, bo ona jest potrzebna zarówno w mieście, jak i w ogóle w Polsce. Czyli pan nie słyszał wcześniej o tej rezygnacji, podobnie jak ja zresztą, rozmawiając nawet parę dni temu z panem radnym. To, o czym ja słyszałem, o czym nie słyszałem, to jest, myślę, że sprawa wtórna. Nie, no, nie jest jednak, wtórna, panie niemniej pośle, jednak, nie, zupełnie poważnie, panie redaktorze, myślę, że jakaś różnica zdań niepotrzebna między radnymi. Radni powinni dzisiaj bardzo mocno, i to jest, myślę, że taka koleżeńska rada, prośba do nas wszystkich, jako całej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy ciężki czas, nie tylko w mieście, ale w Polsce, w ogóle na świecie, choćby gospodarczy, powinniśmy skupić się bardzo mocno na... między którymi radnymi na... jest ta różnica? Nie zdań? Wiem, panie redaktorze, ja pomimo to, że jednak byłem przez tyle lat samorządowcem, ja od 6 lat nie pełnię funkcji prezydenta miasta Radomia, nie jestem na bieżąco z radnymi, więc my jako parlamentarzyści pracujemy więcej w Warszawie, jesteśmy w Warszawie więcej. Jasne, nie mam, zdaję sobie nie sprawę, mam takich oczywiście relacji w tej bliskości. Ale skąd takiej pan wie w takim codziennej razie, że była różnica zdań między radnymi i że to jest powodem tej no bo rezygnacji? Różnica Różnica, nie ja, nie wiem, ja nie wiem, czy to było powodem rezygnacji Dariusza Wójcika. Niemniej jednak wiem, że w gronie kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, jak pracują, zawsze są różnice zdań i one są naturalną rzeczą. Ja pracuję w dużej grupie ludzi, tam też mamy różnice zdań między sobą. Pan zapewne w firmie no tak, ale ani, również ani ma ja, ani pan zdań. Nie zrezygnowaliśmy ze swoich funkcji. Dlatego też myślę, że trzeba zapytać o to Dariusza Wójcika. Tyle i aż tyle, tak liczy bym pan, powiedział. Że Dariusz Wójcik pozostanie na stanowisku szefa klubu radnych? Ja znając Dariusza Wójcika już naście lat, jako dużą część naszego życia i to w sensie takim biologicznym i politycznym, wiem, że jest sprawnym politykiem. Myślę, że wszyscy powinniśmy w tym momencie, jeszcze raz to chyba bodaj, że trzeci powtórzę, w sytuacji, w której się znajduje Polska, ale też i Radą znajduje się, świat się w ogóle znajduje. Myślę przede wszystkim o sytuacji gospodarczej. Nie powinniśmy szukać różnic między sobą, a powinniśmy skupić uwagę na meritum, na pracy, bo to jest moim zdaniem sprawa zasadnicza. Najbliższe miesiące, najbliższe lata będą decydować o rozwoju miasta, Polski, Europy radni, i w ogóle świata. Radni wczoraj nie wyrazili zgody na wykreślenie z wieloletniego programu finansowego 4 takich dosyć ważnych inwestycji, między innymi budowę amfiteatru, bulwarów, ulicy Marii Fołtyn, park Ustronie 3. etapu. To dobrze, że radni nie wyrazili tej zgody? Czy stać nas na te inwestycje? Czy to jest ten moment? Może po prostu trzeba było zaufać prezydentowi? Panie redaktorze, no ufają prezydentowi radni długie lata. Ja myślę, że jak zaufali, że kiedyś choćby centrum sportowe miało kosztować 80 parę milionów. Wszyscy mówią, że będzie kosztowało ponad 200 milionów. To też jest pytanie choćby o pewien kredyt zaufania, który moim zdaniem prezydent gdzieś nadszarpnął w stosunku do radnych. Czy można dzisiaj wszystko wytłumaczyć tym, że nie będziemy tego czy tamtego robić? No miasto nasze się musi rozwijać. To jest jeden z podstawowych elementów rozwoju i skreślanie tych inwestycji od tak z marszu jednej, drugiej, piątej. Nie mówię tutaj o tych, o których pan powiedział, tylko w ogóle odnoszę się do tego poziomu inwestowania w nasze miasto, nie powinno mieć miejsca. My raczej powinniśmy myśleć, skąd pozyskać pieniądze, myśląc choćby o, nie wiem, sejmiku województwa mazowieckiego, który w moim przekonaniu w ostatnich latach w ogóle nie jest eksploatowany przez nasze miasto. Tam powinniśmy szukać pieniędzy. Powinniśmy szukać również pieniędzy w administracji rządowej, które również to jest obowiązek pana prezydenta, to nie jest obowiązek tylko polityków parlamentarnych, a nie powinniśmy tak prosto przechodzić do
sytuacji, ok, mamy dzisiaj okres pandemii, mamy gorszy moment w gospodarce polskiej i światowej, to teraz wszystko powykreślajmy i co róbmy? No, siądźmy i siedźmy. Nie, nie, to jest moment, w którym musimy szukać rozwiązań w grupie, czy to z prezydentem, czy sami radni, a później dopiero z prezydentem powinni radni z prezydentem siadali i szukali rozwiązań, bo moim zdaniem to jest taka gra w zbijaka. No to jest pytanie do dwóch stron. To nie jest tak, że radni mają tylko obowiązek siadania z prezydentem. Ja myślę, że to przede wszystkim prezydent ma ten obowiązek, bo on jako władza wykonawcza jest jeden i potrafi łatwiej ustalić pewne stanowiska, a w gronie 28 radnych. No jednak te różnice zdań są i myślę, że to pan prezydent powinien zabiegać o tą dobrą relację z radą. Będziecie państwo dążyć do odwołania prezydenta? To w zależności od tego, jak prezydent dalej będzie postępował, bo też tajemnicą Poliszynela jest to, że bardzo wielu radomianom, również nam jako, niekoniecznie politykom, ale też radomianom, nie podobają się pewne rzeczy. I tak jak pan mówi, no, wykreślanie czegoś niejako z automatu nie robimy, bo w danym momencie mówimy, że nie mamy. No, trzeba szukać rozwiązań, żeby było, a nie tylko proste stwierdzenie nie ma, nie będzie, no to odłóżmy i połóżmy się najlepiej. I jedźmy na wakacje, jesteśmy teraz w okresie wakacyjnym, więc użyję takiej analogii. Nie, no w pracy samorządowej, w ogóle w pracy nie ma takiej sytuacji. Jeżeli mamy problemy, to musimy szukać rozwiązań. Tak jest w każdej firmie, w której pracujemy również. Swoistego rodzaju firmą jest, rozwiązań w takim razie. Rozwiązaniem również jest, znaczy firmą swoistego rodzaju jest również miasto. S12. Ciągle nie mamy wiedzy, którędy ostatecznie pobiegnie ta trasa. Jest bardzo ważna z perspektywy lotniska. Nie tylko. Ale nie tylko, właśnie, bo niezależnie od tego, jak by się losy lotniska nie toczyły, to tak czy inaczej trasa z Radomia do Lublina no jest po prostu zapchana. Zapchana ruchem tranzytowym, zapchana ruchem lokalnym. Pan nawet jest w takim specjalnym zespole parlamentarnym do spraw tej S12, a tymczasem mamy sygnały, że mają nas przegonić Kielce i ruch z Ukrainy ma iść tamtędy. No i to jest dobre pytanie, jak my postępujemy jako społeczność ziemi radomskiej, tak to powiem, i jak postępują mieszkańcy Świętokrzyskiego. To jest bardzo dobra nauczka. Myślę, że to, o czym pan mówi, bo zakładam, że mówi pan o 74, to nie jest możliwe, aby pokryć całości przebiegu tej drogi. I ona jest jakimś elementem alternatywy na kawałku, ale na pewno nie na całości. Pokazuje, że oni są po prostu sprawniejsi w podejmowaniu decyzji. I to jest nauczka, tak jak rozmawialiśmy no tak, wcześniej. Ale będziecie państwo już panie redaktorze, no to, ale i tak. Nie mamy cały czas, nawet nie wiemy, którędy ta trasa. Ale czy nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, w jaki sposób jest ustalany taki przebieg? On jest ustalany z władzami samorządowymi, z mieszkańcami poszczególnych terenów. No, pokazuje to, że w Świętokrzyskim ten proces decyzyjny, począwszy od mieszkańców, samorządowców, kończąc na władzach parlamentarnych. Panie pośle, potrafiliście państwo praktycznie wrócić do góry nogami Trybunał Konstytucyjny w ciągu jednej nocy w Sejmie, a nie jesteście zmusić urzędników, żeby wreszcie usiedli i w 5 lat wytyczyli tę trasę. To nie jest kwestia, panie redaktorze, to nie jest kwestia urzędników. To jest kwestia bardziej. To jest kwestia ze strony społecznej, a nie urzędników. Chce pan teraz zrzucić winę na mieszkańców i na samorządowców za to, że nie ma tej drogi. Co więcej, na nas, jako mieszkańców ziemi radomskiej. Bo wie pan, no, można oczywiście mówić, że ci, którzy pracują w oddziale świętokrzyskim w Gdace, są 3 razy szybsi od tych, którzy pracują w mazowieckim oddziale. Zapewne mają dużo innej pracy, bo nie chcę powiedzieć mniejszej, ale na ziemi mazowieckiej jest bardzo duże natężenie różnego rodzaju dróg i najwięcej węzłów komunikacyjnych, ale to nikogo oczywiście nie tłumaczy. Ja bym chciał i mam nadzieję, że rzeczywiście już wrzesień, bo przejdę tutaj do meritum, wrzesień jest tym momentem, w którym ma trafić z generalnej dyrekcji, z oddziału mazowieckiego w końcu już przedłożona propozycja do raportu środowiskowego i mam nadzieję, że przechodzimy do etapu niestety pewnie kolejnych 2 lat, jak dobrze pójdzie. Myślę tutaj o decyzji środowiskowej, bo to jest szalenie skomplikowana procedura, która
z jednej strony daje nam, mieszkańcom wszystkim, pewne tytuł do wypowiedzi się, do zabrania swojego stanowiska, ale przez to też bardzo, ale to bardzo mocno wydłuża ten proces. Za dwa lata lotnisko już powinno być funkcjonalne, powinno działać. Ja sobie powiem szczerze, nie wyobrażam w tej chwili, jak ten ruch ze wschodu, jeżeli lotnisko okazałoby się sukcesem, miałby wyglądać. No, panie redaktorze, ja też bym chciał, żeby wszystko było jak najszybciej zrobione. W ciągu 2 lat nikt nie jest w stanie tego zrobić. Nie można przerzucać znowuż na stronę rządową też tego, bo gdyby ten proces trwał w ogóle krócej, i to jest uwaga do nas wszystkich, ja mogę też śmiało to powiedzieć, jasno również do moich kolegów samorządowców, że czas na podejmowanie decyzji powinien być jasno przez nas określony, powinniśmy ją podjąć, a później szybko to realizować. Mówi pan dokładnie tak samo jak politycy Platformy dobrych kilka lat pan, temu. Różnica polega na tym, różnica polega na tym, że politycy Platformy nic w tej materii nie zrobili, podobnie jak nic nie robili w przypadku kolei, jak nic nie robili w przypadku lotniska, jak nic nie robili w bardzo wielu innych rzeczach, no a my jednak dzisiaj realizujemy te projekty i zapewne będą one realizowane w kolejnych latach, bo też pamiętajmy o tym, że wyznaczenie przebiegu drogi nie jest elementem, który decyduje o tym, że ona powstanie. Ja nakreślam pewną perspektywę i myślę, że ona jest i optymalna, i realna. 2 lata mamy będą na to. Pieniądze na S12? 2 lata mamy na to, aby doprowadzić do uzyskania decyzji środowiskowej. I mam nadzieję, że chwilę przed wyborami parlamentarnymi doprowadzimy do tego, że będziemy mogli pozyskać również pieniądze na bardzo dużą inwestycję. Pamiętajmy, że to jest inwestycja, której wartość oscyluje mniej więcej około 2 miliardów 800, 2 miliardów 900 milionów złotych. Nie chcę też pokazywać złych przypadków, ale choćby w województwie łódzkim wyznaczanie pewnego przebiegu trwa 7 lat i daj Bóg, żeby się szczęśliwie skończyło, już tak powiem teraz, bo to też jest w jakimś stopniu związane z tym naszym elementem. Patrząc na to, jak Chińczycy budują, to te 7 lat to jest porażka, ale to zostawmy. Pan, no, ale to zostawmy ostatnie świat, pytania. Cały świat twierdzi, że w Chinach nie ma demokracji. Wie pan, no, gdyby w Polsce istniał system, w którym jedna osoba mówi, tak będzie przebiegać droga i tak ma być, zapewne byłby to szybszy proces. Niemniej jednak to już z tego, co wiem, to i pan go krytykuje i tak. Ja go krytykuję jako ten, który jest niedemokratyczny, więc no na coś się musimy zdecydować. Co dalej z pomysłem wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego? No, najbliższe tygodnie pokażą pewną propozycję z naszej strony. No, może dni, może nie, raczej dni nie, bo jednak weszliśmy już w miała etap. Miała być do końca lipca propozycja w Sejmie. W etap, nie, do końca lipca nie miała być. Mowa była o tym, że będziemy chcieli przygotować ją jak najszybciej. Chcieliśmy zdążyć przed okresem wakacyjnym. No, z racji tego, że mamy teraz wakacje parlamentarne i w połowie września my w teorii przynajmniej wrócimy do Sejmu, bo być może będziemy mieć jakieś dodatkowe posiedzenie, no to myślę, że to jest ten moment, w którym będziemy mogli dyskutować we wrześniu na temat wydzielenia Mazowsza, czy Warszawy z Mazowsza. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz.